Siemano, moi drodzy! Witam serdecznie w najnowszym odcinku. Miał być o czymś innym film, ale tak sprzątałam w łazience i trafiłam na rzeczy, których używam ostatnio. Mówię, kurde, mam tyle fajnych odkryć kosmetycznych ostatnich tygodni, że tak. Stwierdziłam, że film, który miał być dzisiaj, będzie innego dnia, a teraz usiadłam i nagrywam na ten temat, który mnie aktualnie najbardziej jara. Wydaje mi się, że Wam się wtedy też te filmy lepiej ogląda, jak ja jestem, że tak powiem, delikatnie nakręcona. Będę mówić szybko, bo mam mało baterii oraz jestem podekscytowana tym, co mam Wam do pokazania, także jedziemy. Na pierwszy ogień krem z filtrem z Orientany nowy. Matko, jaki to jest cudowny kosmetyk! Ja jestem sama w szoku, że go aż tak bardzo polubiłam. Nazywa się Natural Sunscreen Anti-Aging i tutaj jest taki, który oni nazwali Skin Tint i taki, który jest bezbarwny. Ten bezbarwny jest biały, nie bieli za specjalnie. Ja bym powiedziała, że widać, że jest krem na twarzy, ale nie powiedziałabym, żeby jakaś była taka specjalnie biała powłoka. Ja mogę go spokojnie używać przy moim kolorze skóry, więc luźno. Jeśli ktoś jest bardzo, bardzo blady, to moim zdaniem ta opcja właśnie, która jest bez koloru, jest najlepszym rozwiązaniem. I jest jeszcze ta wersja, która właśnie się nazywa Skin Tint, ale wiecie co, to nie jest skin, to jest takie... To jest takie beżowo-żółte, powiedziałabym. I jak ja go rozprowadzę na twarzy, to wygląda jeszcze bardziej naturalnie niż tamten biały. On w ogóle ma mega luźną konsystencję. Jest tak... No, jest po prostu... No ja nawet nie wiem, jak mam to opisać. Jak mleczko. I tak się świetnie rozprowadza. Wspaniale się wchłania. Nie mam żadnego problemu, żeby go zmyć wieczorem, jak nałożę balsam mój czarszkowy, a później domywam to jakimś żelem do mycia twarzy. Żadnych pozapychanych porów, innych tam rzeczy, bo trochę miałam takich filtrów w tym roku, które mnie powkurzały i powywalałam do śmietnika, bo już miałam dosyć. Znaczy powywalałam. Zużyłam do ciała, potem wywaliłam opakowania. Ale tak, no ten absolutnie bardzo dobrze mi się sprawdza. Mogę na to nałożyć spokojnie też jakiś makijaż, jeżeli mam taką ochotę, chociaż bardzo mało się maluję ostatnio, bez gorąco. Ten, jeśli ktoś jest super, super blady, to ten kolor widać, bo specjalnie zabrałam go ze sobą, jak jechałam w odwiedziny do Weroniki, która jest w kolorze ryzy papieru, już to ustaliliśmy dawno. I właśnie mówię, weź mi zobacz proszę, czy on tam będzie wyglądał w porządku, bo on miał dawać taki blur efekt, nie? Taki wiecie, że jest tylko rozmyty, ale nie, że jakiś kolor. No to u niej było widać żółtą powłokę, więc lepiej byłoby ten bezbarwny. A ten tutaj, on się tak nawet całkiem wtapia, powiem Wam. Śmieszne zostawia uczucie na skórze, bo on wchłania się i zostawia taką cerę, jakby była trochę przypudrowana, ale to nie jest skóra, która jest kompletnie matowa, tylko to jest coś takiego, że się po prostu nie świeci super mocno, świeci się trochę, o, tak powiedzmy. Mam nadzieję, że to jest dobre wyjaśnienie. Zakochałam się w tej konsystencji, z wielką przyjemnością go używam, na pewno będę jeszcze do niego wracać i cóż, no, super, cieszę się, że przyszło to do mnie w parce PR-owej, bo bym pewnie nawet nie wiedziała, że to wyszło, bo teraz wychodzi tyle kosmetyków, że ja nie wiem, ja już się trochę zagubiona w tym czuję, jak takie dziecko wpuszczone do labiryntu, ale nie takiego normalnego, tylko takiego, wiecie, z krzaków, który od dawna ktoś nie przycinał i cały czas cię coś kłuje z różnych stron. Tak, ja i moje barwne porównania. Ja wiem, nie jestem świadoma tego. Dalej mamy hydrolat od braci mydlarzy, ale tak naprawdę to nie tylko ten, właściwie to się nazywa Hydroblend. To jest miks trzech różnych hydrolatów, oni mają trzy rodzaje, ja kupiłam je wszystkie i dwa już zużyłam. To jest kosmetyk, który bardzo, bardzo mocno pachnie, bardzo mocno, więc jeżeli ktoś ma wrażliwy nos albo astmę, takie rzeczy, no to ja go jestem w stanie używać na przykład tylko na dworze, jak jestem, bo w zamkniętym pomieszczeniu trochę mi przeszkadza ten zapach. Niemniej jednak one robią takie wspaniałe rzeczy ze skórą, że jestem zakochana. Trochę obkurczają pory, twarz wygląda na bardziej świeżą, znaczy każdy z nich działa inaczej, nie? Ale tak w ogólnym rozrachunku nie mam dobrze opisane na stronie, więc jak ktoś się zastanawia, no to skoro oni już tą zrobili robotę, to Was odeślę, możecie sobie tam poczytać. Przy okazji mam takie poczucie, że moja skóra jest bardziej nawilżona, używam teraz znacznie mniej kremów do twarzy, bo po prostu używam tej metody 7 Skin, podlinkuję Wam na dole odcinek. Przy tym nakładaniu wielokrotnie różnych toników albo hydrolatów, to właśnie czasami tak sobie robię, że tego używam w ciągu dnia, a rano nakładam na przykład tylko kilka warstw toniku nawilżającego, no różne tam rzeczy aktualnie, ale w tamtym filmie opowiadam dokładnie, o co chodzi. To myślę, że może Wam się jakoś przydać. W tych hydroblendach od braci jestem zakochana i w jak ona się, to nie olejanka, tylko jak się nazywało to, taki hydrolat czy woda ziołowa, wydaje mi się, że woda ziołowa Bieszczady z Tyma Herbs. Nie mam już tutaj, bo odłożyłam do tego mojego denka o tonikach, już je nagrałam, więc poszły do recyklingu opakowania, już nie mogę odszukać, ale ta, naprawdę, ta woda ziołowa Bieszczady, jeśli ktoś ma tłustą skórę i potrzebuje, żeby ją trochę tam ogarnąć, ale żeby przy okazji nie była ściągnięta, to to jest właśnie ta woda ziołowa. O, wspaniała jest, naprawdę wspaniała. I tutaj te hydrolaty, te hydroblendy, przepraszam, od chłopaków też naprawdę bardzo polecam. Ja w ogóle teraz myślę, że zrobię tak, że jak dojdę do połowy tej butelki, to uzupełnię odrobinę wody demineralizowanej, żeby był po prostu rozcieńczony bardziej i wtedy ten zapach nie powinien mi przeszkadzać, także taki jest mój aktualny plan.
sztosowe dwa produkty z kolorówki znalazłam. Właściwie ten do mnie przyszedł w paczce PR-owej, te sobie dokupiłam sama, bo się tak zakochałam. Vinyl, jak się ty nazywasz? Super Stay Vinyl Ink. Vinyl Ink. I to jest pomadka do ust, która daje, mam tą jasną, mam dzisiaj na ustach razem chyba z jakąś kredką, jeszcze inną szminką, ale głównie, tak, ten kolor głównie to jest ona. I to jest kolor numer 15, Peachy, a przyszła do mnie w paczce PR-owej taka właśnie w takim bardzo ciemnym czerwonym 05 Wicked i ja się tak zakochałam. Ta jasna jest taka, że jest po prostu długotrwała i ma ładny połysk, który się nie ściera tak szybko. Gdzieś po godzinie noszenia zaczyna się robić coś takiego, że jak się usta ze sobą tak wargi się ze sobą ściśnie, to one się trochę przyklejają. To jest takie dziwne uczucie dla mnie, bo już długo nie nosiłam tego typu pomadek. Natomiast ta czerwona, jak się nałoży na usta, to ona po pierwsze wygląda naprawdę jakby makijażysta poświęcił 20 minut na robienie samych tych ust, serio. Rewelacyjny jest ten efekt. Zresztą zawsze jak mam go na Instagramie gdzieś jakieś, na jakichś zdjęciach czy na jakichś filmach, obojętnie, zawsze się ktoś pyta, co to jest za kolor, to właśnie ten. I teraz, jeśli chodzi jeszcze o ten kosmetyk, to ten konkretny kolor 05 Wicked, jak się go nałoży na usta i nawet on się trochę zetrze, to on tak mocno odbarwia, że później można po prostu położyć na przykład pomadkę nawilżającą, ale zawsze zostaje jeszcze ten kolor. Myślę, że jakbym bardzo chciała jakoś, nie wiem, nastawiłabym się, że będę jadła tam jakieś nie wiadomo jakie rzeczy robiła, żeby mi się ta szminka miała ścierać, to nałożyłabym to, zostawiłabym to na 10 minut i później bym tylko chusteczką delikatnie odcisnęła ten połysk, który może się gdzieś tam ocierać, który może zostawać na szklankach, nie wiem, na serwetkach i tak dalej. I zostałby mi po prostu taki ładnie odbarwiony kolor na ustach. Zakochałam się na tyle, że właśnie, tak jak mówię, zaczęłam tego używać i od razu postanowiłam kupić następny. Dziewczyny mnie tylko przestrzegały przed tym, że oni mają taką jakąś jasno-różową pomadkę i ona już nie jest taka trwała, więc też Was przestrzegam. Ja nie kupiłam, mam tylko te dwie, więc oni się mogą wypowiedzieć. I jeśli chodzi jeszcze... Aha, absolutnie to nie są kosmetyki jakieś naturalne, żeby nie było wątpliwości. Jeżeli macie tak, że łatwo Wam się usta wysuszają, to nie będzie kosmetyk dla Was, bo one wysuszają dość mocno. Ja ich nie noszę codziennie, tylko raz na jakiś czas i wtedy jest w porządku. Plus na noc codziennie nakładam moją maskę, więc maskę do ust, tą moją czaszkową, więc tutaj jakby u mnie problem jest rozwiązany, bo nadrabiam pielęgnację wieczorami. Mega sztosowy korektor odkryłam też. Jestem w szoku, jaki on jest fajny. To jest korektor Start, który nazywa się Creaseless Concealer. Ja używam go tylko tutaj w wewnętrznych kącikach. Może czasem troszkę pod oczami, jak jestem bardzo niewyspana. Na płatki nosa i na brodę, bo ostatnio mam ciągle jakieś zmiany na brodzie. Ciągle. Moja broda w tym roku stwierdziła, hej, będziesz miała teraz nierówną teksturę. Od czasu do czasu zamiast jednego pryszcza hormonalnego teraz będziemy robić dwa albo trzy i tak. I będzie Ci się tam skóra łuszczyć, jak tylko zrobi się zimno w mieszkaniu, co? I moja właśnie skóra stwierdziła, że teraz tak będziemy żyć, więc ja muszę się z tym pogodzić i jakoś zadbać o pielęgnację inaczej. Więc używam tutaj też korektora. Oczywiście dygresja ta nie była w ogóle potrzebna. No ale czy ktoś jest zdziwiony jeszcze? W ogóle czy ktoś jest jeszcze zdziwiony? Nie sądzę. Wracając do tego korektora, ja mam go w numerze 34G Medium Golden i jest mi, no tak, trochę jest za jasne, ale przechodzi, nie? Patrzę tam z tyłu, mam lustro. Trochę jest za jasne, ale przechodzi, jak go tam palcem dobrze rozklepię. Jest bardzo lekki, krycie ma, powiedziałabym, średnie do dużego, jeśli się go nałoży więcej lub mniej. Ja nakładam tak, żeby było mniej tego krycia. Świetnie się rozprowadza, nie przysusza mi skóry. Czasami to nawet jak dam bardzo mało, nie ma problemu z tym, żeby go nie przypudrować. Mogę go tylko palcem po prostu wklepać. To jest taki korektor, że jak go włożę do torebki na jakieś poprawki, to też mogę w ciągu dnia go użyć. Bez pudru, jest w porządku. Dobrze się trzyma na kremach z filtrem. No naprawdę, jestem w szoku. Tak jak był ten Shape Tape, który wszyscy kochali, a mnie denerwował, bo mocno wysuszał. No i takie krycie miał naprawdę jak farba do ściany. No to ten jest aktualnie moim ulubionym kosmetykiem Start. Tak mi się wydaje. No, musiałam się mocno zastanowić, bo dużo ich cieni lubię, ale tak, to jest chyba top 1. Niesamowita odżywka z Odelik, która stała u mnie chyba pół roku na półce i w końcu mówię, dobra, dam Ci szansę. I okazała się naprawdę fantastycznym kosmetykiem. Ja teraz bardzo dużo wyjeżdżam. I tak, po pierwsze moja skóra głowy dostaje kopa, jak się przemieszczam z miasta do miasta i tu jest smog, a tam jest pył, a tam jest wiatr, a tam jest dobrze, a tam jest klimatyzacja i tak dalej. Oraz jak umyję gdzieś włosy i jest zmiana wody, no to wtedy natychmiast moja skóra głowy dostaje histerii, bo przecież dlaczego nie, kiedy można, ona tak robi. No i co trochę pojawiają mi się
się takie suche placki, albo właśnie wjeżdża AZS na pełnej. No i trochę mam problem, żeby utrzymać ją w dobrej kondycji, bo potem wystarczy, że nie wiem, kichnę i wygląda tak, jakby ktoś trzepnął w miotłę, na którą ktoś nasypał wcześniej mąki. No ale staramy się to okiełznać. I ta odżywka bardzo w tym pomaga. To jest odżywka z Odeli Conditioner and Detangler, tak oni ją nazwali. I to miała być taka odżywka do wrażliwej skóry głowy. I tutaj piszą na opakowaniu wiele różnych rzeczy, że to można do rozczesywania używać, że może być jako kołosz, że może być jako taka terapia na rozwane końcówki. I tak mówię, kurde, no trochę tutaj mocno kogoś poniosło z taką ilością tych rzeczy, ale rzeczywiście ona jest bardzo wielofunkcyjna. Mogę spokojnie nałożyć to jako maska na skórę głowy i to jest takie ukojenie. Jakie to jest ukojenie? Naprawdę. Kładziesz, masujesz delikatnie i po prostu czujesz, jak ta skóra przestaje swędzieć. To jest przede wszystkim plus. Dzisiaj się dowiedziałam na Instagramie, że to jest wstyd się przyznać, jak ktoś ma suchą skórę głowy. No tutaj wstydu nie ma, nie? Na tym, jakby na tym kanale nie obowiązują takie zasady. Więc jeśli ktoś ma właśnie taką suchą, podrażnioną skórę głowy, to jest super łagodzące. Rzeczywiście się nadaje też świetnie do rozczesywania włosów. Ja tego używałam też jako BS-a ze dwa razy, tylko trochę mi się puszyły, więc raczej nie będzie to moim ulubionym rozwiązaniem. Co tam jeszcze? Aha, i żeby nałożyć po prostu jako maskę na włosy zostawić, no to ona ładnie dociążała. Mówię, wolę bardziej proteinowe maski i odżywki, dlatego ta nie będzie moim top do włosów, jakby do długości, natomiast do skóry głowy absolutnie uwielbiam i zużyłam już chyba z pół opakowania. Mam ją długo, chyba z tych wszystkich rzeczy, które Wam tu pokazuję najdłużej, ale aż się dziwię, że jeszcze jej nie było w odcinku żadnym, naprawdę. To jest mega sztos, jaki w ogóle to jest największy sztos, jaki Anwen wypuściła kiedykolwiek. Ja nie wiem, dlaczego mnie ominęła informacja o tym produkcie. Ja powinnam pieśni jakieś dziękczynne napisać. Naprawdę, jakbym grała na trąbce, to bym teraz zagrała dla niej. No Flake, No Cry, szampon w kostce przeciwłupieżowy. Przykro mi, ale tak jak tamten pierwszy jest coś tam mięta w kostce, to ten będzie się nazywał coś tam cornflakes. Przykro mi, to już za późno, nie? Już to w głowie mojej zostało zasiane przez kogoś dzisiaj na Instagramie, no i niestety, tak zostajemy. W każdym razie, to jest szampon w kostce, który odmienił życie mojej skóry głowy. Jest tak łagodny. Pierwszy raz od naprawdę dawna, po tych akcjach wszystkich, zmiany hormonalne, leki, jakieś inne tam cuda, przez ostatni cały rok, to moja skóra chyba nigdy tak nie dostała po tyłku jak teraz. No i miałam problem, żeby utrzymać jakiś szampon, żeby móc go używać co każde mycie. No tylko musiałam tak rotować raz tym, raz tamtym, bo ciągle coś się działo. Tego używałam ostatnie chyba 5 albo 6 myć z rzędu. To jest, ja wiem, że to może nie robić takiej różnicy, ale dla normalnych ludzi, ale dla mnie robi. Więc jestem mega, mega zadowolona. Jedyne co, no to nie polecam wziąć tej kostki i po prostu szorować po włosach, no bo to szkoda tych włosów trochę. Ale jak się weźmie właśnie rozmydli w dłoniach i tą pianą umyje skórę głowy, to jest po prostu jakiś kosmos. Dziewczyny mnie tam pytały, czy nie mam po tym jakichś lepkich włosów albo takich tępych w dotyku, jakby nie wiem, jak świeżo umyty talerz czy coś. Ja nie mam tego problemu, dlatego że ja nie używam tylko szamponu. To znaczy, jeśli te włosy są jakieś bardzo suche po użyciu tego szamponu, to ja nie zauważam tego, dlatego że umyję skórę głowy tym szamponem, następnie wypłukuję wszystko z włosów i nakładam odżywkę, a potem stylizator. Więc ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy one są jakieś nieprzyjemne. Nie zauważyłam, żeby było inaczej niż po innych szamponach, więc prawdopodobnie nie jest tak. Jeśli chodzi o to, co się dzieje z moimi włosami, jak one są niewystylizowane, no to już nie pamiętam prawie, jak to jest, bo chyba zraz mi się zdarzyło w tym roku, bo tak jak je wystylizuję, to później one przez kilka dni są świeże i ja się w nich dobrze czuję, więc po prostu tego się trzymam na ten moment. Absolutna miłość. Na tą chwilę absolutna miłość. Ja mam nadzieję, że będę mogła go używać już na zawsze. Myślałam, że tam coś tam mięta w kostce jest najlepszy, ale ten jest jeszcze lepszy od tamtego. Nie wiem, czy ja się w życiu swoim całym jarałam kiedyś aż tak szamponem jak tym. Może mi się zdarzyło z dwa razy, ale to jest w ogóle jakiś kosmos. Tatuaż w doskonałej formie z Neba. Krem do pielęgnacji tatuażu. Ja nie używam go jako kremu do pielęgnacji tatuażu tylko. Kupiłam go z tą myślą, ale zaczęłam używać tego produktu jako takiego małego balsamu do ciała, jak wyjeżdżam. I o matko, jakie to jest super. Wspaniała konsystencja. Zapach jest trochę intensywny, ale da się go znieść, że tak powiem. Rozprowadza się po prostu jak złoto. Nic się nie klei, nic się nie roluje. Można posmarować kilka razy to samo miejsce, jeśli jest taka potrzeba. Tutaj mam na myśli tatuaż. Ale jeżeli chce się tego użyć właśnie jako balsamu do ciała, to on błyskawicznie się wchłania, tylko szybkie prycho, można się posmarować i wychodzić. No mówię, ten zapach jest mocny. To jest jedyny w sumie minus tego kosmetyku. Ale bardzo ładnie nawilża i przy okazji uelastycznia skórę. Kupiłam sobie większe opakowanie, takie 200 ml, żeby zużyć w domu, bo naprawdę jest super. Spokojnie, ja myślę, że gdyby ktoś chciał na przykład może nie na co dzień, ale na wakacje zabrać tylko jakąś jedną tubę, żeby posmarować twarz i ciało, to spokojnie to by dało radę. Naprawdę,
mam takie o nim wrażenie. Pokazywałam wam wcześniej te kosmetyki, bo jak robiliśmy Denko, to Kacper zawsze zostawiał jakieś rzeczy, żeby wam pokazać. I wspominałam już o tym. I miałam wtedy takie podejrzenia, że to będzie po prostu fajny krem nawilżający, nie? I miałam rację. Jest to naprawdę ciekawy kosmetyk i bardzo polecam. Cieszę się, że kupiłam i teraz, tak jak mówię, cieszę się, że wzięłam następne większe opakowanie. Teraz będzie szok. Teraz wszyscy doznamy szoku, bo perfumy przyniosłam. Co się stało? Nikt tego nie wie. To jest jakiś w ogóle kosmos, co się wyrabia w moim życiu ostatnio. Evolve nazywają się i to jest Dark Praline i Neroli. I tak, ja kupiłam te perfumy ze względu na to, w Rossmanie w ogóle. Ze względu na to, że widziałam posta u Odcienie Nude, pozdrawiam Ewę serdecznie, i tak ładnie opisała te perfumy, że stwierdziłam, hej, no spróbuję. Ja mam dalej tak, że jeżeli mam coś zbyt intensywnie pachnącego, albo jest tego zapachu, nawet jeżeli on jest łagodny, tylko po prostu jest go bardzo dużo, jest bardzo, bardzo intensywny, w sensie, że może inaczej, źle to powiedziałam. Ja mogę się popsikać jakimś hydrolatem, który wali rowem melioracyjnym, nie? Zero problem. Dopóki ten zapach nie jest bardzo intensywny. Nawet jeżeli są jakieś wspaniałe, delikatne perfumy, ale intensywnie pachną, no to wtedy dostaję migreny albo jakichś ataków kaszlu, takich rzeczy. Więc ja z perfumami to miałam cały czas przez te ostatnie lata mocno pod górkę. Teraz mi się wydaje, że coś się musiało pozmieniać, może nie wiem, z tymi hormonami, też nie mam pojęcia, ale dużo lepiej toleruję zapachy, co mnie też cieszy, nie ukrywam, bo łatwiej mi jest przebywać na przykład w komunikacji publicznej, gdzie wchodzi ktoś otoczony molekularnym obłokiem zapachu, 40 tych pompek, tak jak ja robię prysznic tonikowy, to ja mam wrażenie, że czasem ludzie tak używają perfum. To teraz jest mi trochę lżej. No i tak się pokusiłam, zdecydowałam, że kupię jakieś perfumy w tym roku. Nawet 4 już znalazłam, które mi odpowiadają. Chcę, obchodzi was takie coś? Może wam nagrać odcinek, bo mam kilka takich naprawdę, co są dla mnie super. Albo jak nie, to posta na Instagramie wam zrobię, bo to no w sumie co ja wam mam powiedzieć na temat perfum. Ładnie pachną, mnie duszą. Wracając do tych, które tutaj Ewa opisywała, podlinkuję wam na dole link po prostu do tego posta i ona tam tak ładnie opowiedziała o tych perfumach, bo ona w ogóle pięknie opowiada o zapachach, więc ja już się nie będę upokarzać, próbując wam to jakoś nakreślić. To jest trochę słodki, trochę świeży zapach, nie jest za ciężki. Ja tak robię, że nie pryskam tutaj się, tylko biorę sobie jednego strzała we włosy albo na kark i to jest dla mnie wystarczająca ilość perfum. Tego mogę używać, bardzo dobrze siedzi jakby z moim zapachem skóry, bo jest tak, że ja go nie czuję po 5-10 minutach, ale jeszcze na przykład 2 godziny, 3, 4, 5 godzin później ktoś mnie pyta, czy mam perfumy albo czy zmieniłam perfumy, bo ładnie pachnie. Więc no, fajna sytuacja. Bardzo się cieszę, że je kupiłam i myślę, że będą ze mną przez długi czas. Zważywszy też, ile ich używam, to pewnie będą ze mną na zawsze. Mega fajna rzecz do ciała, za chyba 2 dychy, tak mi się wydaje, że tyle za nią zapłaciłam. To jest szczotka do ciała kupiona w Rossmanie. Ja chciałam taką z dłuższą rączką, szczerze mówiąc dlatego, że miałam tam trochę kłopotów zdrowotnych różnych i się zastanawiałam, czy mi się nie sprawdzi po prostu do mycia jakoś tam na przykład ciała, plecy, kostki, takie tam rzeczy i koniec końców używam jej do szczotkowania na sucho, bo okazało się, że to jest bardzo, bardzo fajna do tego celu szczotka. Jest miękka, to znaczy miękka, jak na te szczotki do ciała, nie? To jest miękka. Bardzo, bardzo mi przypomina ostrą szczotę z Fridge, więc jeśli tamtą macie, to ta jest bardzo, bardzo podobna. Jedyne co, no to jest znacznie mniejsza, no ma rączkę, więc po prostu też łatwiej sięgnąć, bo trochę przedłuża, prawda, długość ręki. Jest miękka, jest przyjemna w użytkowaniu, łatwo ją też wyczyścić, ja tam ją mydłem po prostu szoruję i płuczę w ciepłej wodzie. Jest też ładnie wykonana, dosyć trwała, ma tutaj taką zawieszkę, naprawdę, kurde, jak na szczotę za 2 dychy, to mi zaimponowała na maksa, bo myślałam, że kupiłam coś takiego, a okazało się, że jest super i to jest naprawdę ogromne odkrycie ostatnich tygodni. Olejek, a właściwie bardziej żel do mycia z Musteli, który nabyłam po tym, jak wykąpałam się w nim u Moni z Piggy Pack, pozdrawiam serdecznie, jak byłam u niej parę razy. To jest taki właśnie, no żel do mycia o konsystencji, powiedzmy, olejku, który rewelacyjnie rozpuszcza SPF z ciała. Jak ktoś nakłada warstwy i warstwy i warstwy i wraca do domu wieczorem i zaczyna używać delikatnego żelu do mycia ciała i się okazuje, że ten żel spływa po i zostają białe warstwy na ramionach, no to na pewno wie, o co chodzi. A to jest super, rozprowadza się na ciele, elegancko wszystko jakby pęka pod nim. Ja go używam jako tego pierwszego mycia, powiedzmy, jak mam naprawdę dużo SPF-u, bo jak mało, no to starczają mi przeważnie gąbki albo mydło w kostce. Natomiast jak już tak naprawdę mam nawalone 100 kilo, no to wtedy właśnie sięgam po ten kosmetyk. Rozprowadzam go na ciele, on w kontakcie z wodą natychmiast się rozpuszcza.
wszystko spływa, wtedy można normalnie ciało umyć przy pomocy jakiegoś tam właśnie gąbki albo żelu do mycia ciała, czy tam co lubicie. Ja, tak jak mówię, lubię też mydło w kostce. Bardzo fajny kosmetyk. Myślę, że wiele osób będzie mogło go użyć jako takiego żelu do mycia wszystkiego. U mnie do twarzy i do ciała tak się nie sprawdza za bardzo, ale do twarzy i do ciała. Do twarzy i do włosów się nie sprawdza, bo ja zawsze, oczywiście, że ja zawsze próbuję w razie, jakby ktoś zapytał w komentarzu, nie? Czy ja kiedyś, prawda, zmodrzeję? Raczej nie sądzę. Więc do włosów i do twarzy się nie sprawdza, ale do ciała sprawdza się rewelacyjnie. I bardzo polecam. Ja go kupiłam na jakiejś promocji chyba za 3 dyszki w Rossmanie, ale jest bardzo wydajny. Myślę, że starczy mi naprawdę na wiele, wiele tygodni. I na koniec to jest w ogóle, ja nie wiem dlaczego ja nie wpadłam na to, żeby ogarnąć swój własny, to znaczy wiem, no ale jakby jak to odkryłam, to się po prostu zakochałam. To jest taka gąbka z Rossmana, For Your Beauty, tylko ta gąbka tutaj ma po prostu rączkę, znaczy gumkę taką, że można ją założyć na rękę, ale jest otwarta z jednej strony, ma kieszonkę i można do środka włożyć mydło. Ja tutaj mam akurat jakieś chyba jaśminowe od braci mydlarzy i można się później po prostu myć tą gąbką, która ma w środku mydło i jest ona absolutnie rewelacyjna. Ja jestem zakochana. Wcześniej, kiedyś, lata temu, tak robiłam, że jak miałam resztki mydła, to wrzucałam je do woreczka jakiegoś lnianego albo bawełnianego i używałam tego woreczka jako takiej myjki. No ale one nigdy nie były takie miękkie i takie delikatne jak to, bo to jest po prostu gąbka. Jest to rewelacyjne rozwiązanie. Nie pamiętam, ile kosztowało, ale było warte, obojętnie ile za to zapłaciłam, bo używam go codziennie. Jeszcze jak mam tak, że na przykład dużo chodzę na boso i później chcę wyszorować stopy tak porządnie, ale bez używania szczotki, no to się sprawdza jeszcze lepiej. Dużo osób mówiło, że im się szybciej kończy mydło w tym. No ja mam także o ten haczyk, znaczy o tą gumkę po prostu zawieszam. I to jak wycisnę wodę, to schnie. Nie zauważyłam, żeby jakoś szybciej to mydło się kończyło. Ale to jest też fajna opcja właśnie, jak macie tak, że kończy Wam się już mydło, którego używacie do rąk i zostaje takie płaskie albo połamane na kawałki, to można po prostu wepchać do środka do tego i później tak kończą się. Wszystkie te końcówy można wepchnąć tu razem i jeszcze zużyć do zera, także to jest fajne rozwiązanie. Bardzo polecam, naprawdę, tu jestem, aż jestem sama zaskoczona, jak pokochałam bardzo ten produkt. Dobra, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że w jakiś sposób był dla Was ciekawy, przydatny ten odcinek. Wasze odkrycia kosmetyczne jakieś, jeśli macie takie top 3, takie, że naprawdę warto teraz pójść zrobić zakupy, piszcie koniecznie w komentarzu, będę bardzo wdzięczna, bo jakoś mi teraz ostatnio na nowości troszeczkę nachodzi. Co prawda najpierw przegrzebię to, co u mnie stoi i czeka, ale jakieś zakupy nie są skreślone jakby jeszcze w mojej głowie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie jeszcze raz. Zachęcam do subskrypcji, zostawienia łapek w górę, komentowania. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!